Ale jak człowiek może to zrobić? W liście do Rzymian w 10 rozdziale, 9 i 10 wiersz znajdujemy słowa apostoła Pawła, który napisał, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Ktoś mógłby zapytać, jak to możliwe, że wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość? Co ma wiara do sprawiedliwości? Jak to rozumieć? Apostoł Paweł nie mówi tu o wierze w sensie ogólnej, życiowej postawy, ale o świadomym akcie woli, twoim i moim. Tak rozumiana wiara jest reakcją na poznanie prawdy, która jest niełatwa do przyjęcia. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian 3:23, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Powiedziałem, że to niełatwe do przyjęcia, dlatego że w naszym przesiągniętym humanizmem w świecie myślimy o kondycji człowieka inaczej. Myślimy, że człowiek jest wewnętrznie dobry, a nie wewnętrznie zły. Podczas gdy Nowy Testament mówi, że każdy człowiek jest grzeszny i pozbawiony Bożej chwały. To znaczy, że każdy z nas, ty i ja, potrzebujemy Zbawiciela. Bo jak nie można wyciągnąć samego z siebie z wody za włosy, tak też nie można rozwiązać problemu swojej osobistej grzeszności bez pomocy z zewnątrz. I Bóg dzięki Chrystusowi takiej pomocy chce nam udzielić.